są ci w świecie różne demokracje, wysoko rozwinięte, rozwijające się, parlamentarne, nieparlamentarne. I skoro mowa o tych ostatnich, jest też demokracja polska, o której przypominamy sobie wtedy, kiedy trzeba przeciwnika politycznego zdzielić przez łeb konstytucją i powiedzieć, że to on właśnie ją łamie. Powiedzieć, że w Polsce mamy bałagan konstytucyjny, to jak nic nie powiedzieć, i że demokracja nasza jest skomplikowana, to też byłby eufemizm roku. Natomiast oczywiście gdzieś to się zaczyna. Gdzieś zaczynają się te tradycje warcholstwa, awanturnictwa politycznego, ale przede wszystkim totalnej i bezbrzeżnej świadomości tego, że jedna osoba nic nie może zmienić, że tak naprawdę cóż zrobimy i ile razy słyszymy tego rodzaju brednie i banialuki, jak przychodzi do wyborów i ktoś stwierdza, a ja nie mam i tak wpływu na to, co się dzieje w świecie. Być może, zasugeruje Jeno, ktoś powinien wziąć za to odpowiedzialność. Być może właśnie wychowywanie obywateli to jest ta jedna rzecz, której powinno nie zabraknąć w przeciążonych programach szkolnych i ta rzecz, którą powinno się również krzewić na uniwersytetach. Bo tak, dziś dla każdego coś przykrego będziemy mówili o demokracji i samorządności w przestrzeni szkolnej i w przestrzeni szkół wyższych oraz uniwersytetów, bo i tam są z nią duże problemy. Oczywiście, któż by nie inny, jak w Stowarzyszeniu Umarłych Statutów, które odmieniam przez przypadki na tym kanale, głównie z tego względu, że wyręcza ono kuratoria oświaty w robocie, którą powinny one wyrealizować z naszych podatków i kontroluje to, co się dzieje w szkołach, poinformowało parę dni temu o tym, że mamy problem w, moi drodzy, nie byle gdzie, mianowicie w stolicy, z samorządem uczniowskim i wyborami na prezydenta szkoły. No ostatecznie jest to stolica, tam nie będzie jakiegoś brudnego przewodniczącego, będzie prezydent szkoły. I dzieje się to wszystko w szkole uznanej za najlepszą wedle rankingu perspektyw, czyli przez nikogo, mianowicie w Liceum Staszica. I w Liceum Staszica oto były zasady wybierania organów samorządu nieustanowione w regulaminie samorządu uczniowskiego. To interesujące, zwłaszcza jeżeli przypomnimy sobie, co Stowarzyszenie Umarłych Statutów nieprzypadkowo robi, że samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i placówki jakiejś danej oświatowej. Ja myślałem na początku, że to taka tautologia, że mówią nam rzecz oczywista, ale potem sobie uświadomiłem, do kogo to jest kierowane. No przecież kierowane jest to nie do myślicieli, tylko kierowane jest to do wolnomyślicieli, którzy, jak wiadomo, w odróżnieniu od myślicieli, myślą znacznie wolniej. Do magistrów pedagogiki, do profesorów, do doktorów, którym trzeba powoli, spokojnie, nie nerwowo, bez żadnych gwałtownych reform, ale powolutku trzeba wytłumaczyć, żeby zrozumiał, że słuchaj, jak jest uczniowski, to jest przymiotnik, rzeczownik to jest samorząd, czyli samorząd uczniowski razem to jest taki samorząd, w którym są uczniowie. I bo wiecie, jeżeli byśmy na przykład sięgnęli sobie do aktów prawnych, to może być to zbyt skomplikowane. No, na przykład czytamy w artykule 85 bodaj Prawa Oświatowego, że zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin zwany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. To jest trudne, skomplikowane, prawda? Lepiej zdecydowanie wytłumaczyć to powoli. Regulamin samorządu nie może być też sprzeczny ze statutem szkoły i placówki jakiejś danej oświatowej. Więc samorząd ten uczniowski ma określone w ustawie plenipotencje, ma prawo do zapoznawania się z programem nauczania. Z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, czyli tak, samorząd uczniowski może zażądać wyjaśnienia tego, jaka jest ocena i dlaczego ona została wystawiona i co więcej, nauczyciele muszą to żądanie spełnić. Prawo do organizacji życia szkolnego to przeze mnie wyszydzone chociażby decydowanie o kolorze kredy albo o treści gazetki szkolnej. No i wreszcie, to jest też ciekawe, prawo do zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych interesowań. Bardzo jestem ciekaw, jak to wygląda w praktyce. Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej, prawo organizowania własnej działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej, no i wreszcie prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. No i jako żywo, jak czytałem to rozporządzenie, to wydawało mi się, że wszystko jest jasne. Nie, uczniowie wybierają pośród siebie takie gremium, zupełnie jak to w demokracjach powinno bywać. I to gremium decyduje, wprawdzie bardzo, bardzo ma wąskie te plenipotencje, one są mocno ograniczone, powinny być znacznie większe i mam nadzieję, że się tego kiedyś doczekamy, ale jest to wszystko czytelnie wyjaśnione, prawda? No nie, moi drodzy, w liceum Staszica.
najlepszym według perspektyw, czyli według nikogo. Gdzie to w liceum Stasica? Zasady wybierania organów samorządu nie zostały ustanowione w regulaminie samorządu uczniowskiego. Mówiłem, moi drodzy, trzeba powoli trzeba do nauczycieli, do dyrektorów, żeby zrozumieli. Przewidziano natomiast w nich odesłanie do statutu szkoły, to jest ciekawe, i kandydaci w wyborach do organu samorządu uczniowskiego muszą m.in. przedstawić, to jest najlepsze, pisemną opinię wychowawcy, uzyskać poparcie co najmniej 5 nauczycieli, a ponadto napisać esej, co jest bezpośrednią ingerencją w zasady mówiące o tym, że nauczyciele czy dyrektorzy nie powinni ingerować w to, co sobie robi samorząd. Komisje wyborcze, co zabawne, odrzuciły co najmniej 2 kandydatów z powodu braku opinii wychowawcy, w związku z powyższym to faktycznie przeszkadzało w wyłonieniu przedstawicieli. Szkolny Senat na stanie uchwałą z tego roku, podjęto na posiedzeniu zwołanym z inicjatywy grupy uczniów, unieważnił grudniową ordynację wyborczą i decyzje podjęte przez poszczególne komisje wyborcze. W uzasadnieniu uchwały zarzucono naruszenie regulaminu samorządu uczniowskiego oraz statutu szkoły. Komisja odwoławcza natomiast na czele z dyrektorem szkoły na posiedzeniu w dniu 30 stycznia uchyliła uchwałę Senatu. W związku z powyższym, jak widzicie, no bardzo czytelna sytuacja. Samorząd uczniowski, tyle że nauczycielsko-dyrektorski. Właśnie w ten sposób, ograniczając swobody demokratyczne, obywatelskie ludziom uczącym się o roli demokracji, a już ba, dorosłym niejednokrotnie w liceum, przecież w ostatniej klasie, uświadamia się, że demokracja to jest tak naprawdę fugazi, tak? Pył wróżek, nie istnieje, zawsze się znajdzie jakiś autokrata, zawsze się znajdzie jakiś magnat szlachecki, zawsze się znajdzie ktoś, kto przejmie pełnię władzy i powie, ja tu jestem prezesem i będę z tylnego siedzenia dowodził. Więc ktoś mógłby powiedzieć, no świetnie to przygotowuje do demokracji w stylu polskim i miałby oczywiście rację. Problem oczywiście polega na tym, że tego rodzaju rzeczy nie są jak zawsze, moi drodzy, odosobnione i one nie dotyczą wyłącznie szkół. Sprawa o wiele bardziej poważna, którą chciałem w dzisiejszym odcinku i głównie po to on powstaje poruszyć, bierze się bowiem z tego, że jak nauczycie ludzi tego rodzaju nawyków, to oni później idą z nimi dalej, idą na uczelnię, idą do pracy i tak dalej. I przez ostatnie 2 miesiące, to znaczy grudzień, styczeń, dostawałem informację od studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, że dzieją się tam rzeczy absolutnie niestworzone. A żeby było śmieszniej, cała ta sytuacja nie ma jeszcze finału, a żeby było jeszcze śmieszniej, okazuje się, że dokładnie takie same rzeczy znowu się dzieją w stolicy, konkretnie na Uniwersytecie Warszawskim, więc zapnijcie, moi drodzy, pasy, ponieważ jesteśmy tutaj dla bardzo, bardzo długiej podróży. Nie mam zielonego pojęcia, jak długi będzie ten odcinek, ale jak zawsze będziecie mieli timestampy oraz wszystkie źródła. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mianowicie mówią wprost, wybory do samorządu studenckiego zostały zmanipulowane i ukradzione. Ktoś mógłby zadać sobie pytanie, z jakiego powodu mogło do tego dojść? Przecież studenci są już dorosłymi ludźmi, sprawują pełną kontrolę. Samorządy studenckie mają o wiele więcej władzy. Na przykład samorządy studenckie mogą decydować o tym, współdecydować, ściślej mówiąc, kto zostanie rektorem uczelni. Mają tam określoną liczbę głosów, o czym zresztą też będziemy mówili. A zatem ich władza jest realna. Jak zatem mogło dojść do tego, że zostały wybory, jak to mówią studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, ukradzione? W piśmie do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej alarmują o najgorszych praktykach zawłaszczenia święta demokracji w celu zachowania pełnej kontroli władzy przez obecne szefostwo samorządu studenckiego. Sprawa jest o tyle istotna, że również zbliżają się wybory rektora, a zmiany w strukturach Uniwersytetu Wrocławskiego budzą kontrowersje. Odkąd były minister edukacji Przemysław Czarnek, teraz już można mówić były, wygasił mandat rektora profesora Przemysława Wiszewskiego. Nowym rektorem został profesor Olkiewicz. Nawiasem mówiąc, to wygaszenie mandatu rektora było też w dziwnych okolicznościach, bo chodziło o to, że za późno Senat podjął uchwałę, że rektor może piastować także inne stanowisko prócz stanowiska rektora. To jest standardowa procedura, no ale minister stwierdził, że zainterweniuje, ponieważ oczywiście doszło do różnicy światopoglądowej. Naturalna sprawa jest taka, że gdy dochodzi do różnicy światopoglądowej, należy naruszyć autonomię uczelni, ingerować w to, co się na niej dzieje. To jest całkowicie przyjęta procedura w standardowych, wysoko rozwiniętych demokracjach. I wbrew stanowisku Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, nowym rektorem został profesor Robert Olkiewicz, fizyk swoją drogą, który zdecydowanie popierał działania pisowskiego ministra naruszające autonomię uniwersytetu. W związku z powyższym absolutnie i stuprocentowo nie była to nominacja polityczna. Nieprawidłowości, które zostały wykryte przez studentów, którzy sporządzili stosowne pismo, wszystko zostaniecie podlinkowane, nie jestem w stanie wszystkiego przeczytać, jest tego bardzo dużo, są tyle istotne, że wybrani w
tych wadliwych wyborach członkowie parlamentu właśnie wezmą udział w procedurze wskazywania przedstawicieli studenckich w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów na kadencję 2-4-2-8, co może stanowić podstawę do podważenia mandatu wybranego w ten sposób rektora uniwersytetu, czyli... W interesie rektora uniwersytetu jest to, żeby w samorządzie zasiadały właściwe osoby. To mi przypomina swoją drogą pyszną anegdotę z najlepszej uczelni w tym kwadrancie wszechświata i najwspanialszego wydziału, który miałem niesamowitą przyjemność ukończyć, gdzie to samorząd studencki współdecydował o przyznawaniu stypendiów. A z pewnością to było w 100% transparentne, prawda? Wszystko to było nagrywane, można było sprawdzić w protokołach, można było dowiedzieć, tak? No, było, prawda? No, więc w związku z tym samorząd studencki, zostawmy to może tutaj, ma władzę i jest o co walczyć, jak widać, nie tylko samym studentom, ale także rektorowi. Do jakich to nieprawidłowości natomiast na Uniwersytecie Wrocławskim, bo o tym mówimy, doszło? Wiceprzewodnicząca komisji wyborczej nie przestrzegała zasad przy liczeniu głosów. Taka bagatelka, wiecie, no w demokracji liczenie głosów, no tutaj tu w jedną stronę 50, tam w drugą stronę 50, no jakoś się to później doda. Zresztą ostatecznie mamy świetne wzorce ze wschodu, tam to świetnie działa. U Władimira Władimirowicza, w związku z powyższym, czemuż by u nas nie miało? Przecież wszyscy jesteśmy bracia Słowianie, czerpmy wzorce z najlepszych, jak już wzięliśmy z jednej strony pruską edukację, z drugiej strony ruską edukację. No to przecież dalej róbmy to, bierzmy wzorce zachodnie z jednej strony najgorsze, tak? Czyli bierzmy teściki, bierzmy durne punkty, krajowe ramy kwalifikacji, kiedyś wam zrobię film osobny o krajowych ramach kwalifikacji, wypatrzmy punkty ECTS, a ze wschodu bierzmy batorzenie ludzi, bierzmy złe standardy demokratyczne, bierzmy paseczki na świadectwa, haha, oczywiście, weźmy urawniłowkę, wyrównywanie do jednego poziomu, żeby przypadkiem ktoś nie był poza systemem, żeby ktoś nie był najlepszy, a jeżeli ktoś jest gorszy, to żeby go jeszcze bardziej zgnoić, a potem wyciągnąć za uszy i wysłać na uniwersytet, mimo że się nie nadaje. I wiecie, takie proste rzeczy, do których jesteśmy już przyzwyczajeni. Więc skoro już to wszystko wzięliśmy, czemu by nie wziąć także kiepskich standardów demokratycznych, prawda? Bo z zachodu nie weźmiemy, bo tam są lepsze. A jak wiadomo, jeżeli Polacy się czymś inspirują w obszarze edukacji, to wyłącznie wzorcami złymi. Dokumenty wydane przez samorząd studentów nie miały właściwej pieczęci, a niektórzy kandydaci nie mieli pełnej informacji o pozostałych kandydatach na swoją pozycję w samorządzie, czyli wybory w zasadzie są do unieważnienia wedle wszelkich norm prawnych. Z tego powodu nie mogli swoją drogą wyrazić swojego sprzeciwu, ale to jest małe piwo, moi drodzy. Dodatkowo jeszcze ingerowano w instytucję mężów zaufania. Mieli oni nadzorować, jak to mężowie zaufania, poprawność wyborów, ale niektórzy zgłoszeni kandydaci na mężów zaufania nie mieli wystarczająco wcześniej informacji o tym, że są zgłaszani. Szczerze powiedziawszy, tego nie zrozumiałem, w związku z powyższym sięgnąłem głębiej do źródeł, zgłoszonych przez Obywatelski Komitet Studencki mianowicie, który to Obywatelski Komitet Studencki poinformował, o czym następuje. A mianowicie, że mężowie zaufania mieli być obserwatorami wyborów, których obecność gwarantować miała prawidłowy przebieg, rzetelność i tak dalej, dokładnie tak samo jak jest w wyborach samorządowych czy w wyborach ogólnopolskich. Mają prawo obserwować proces liczenia głosów, już wiemy, że to się nie udało, jednak przy liczeniu głosów w ostatnim wyborze nie był obecny żaden z wyznaczonych mężów zaufania. No takie małe niedopatrzenie. A jak wyglądała w ogóle procedura wyboru? Na poczekaniu samorząd wymyślił zasadę, że decyduje kolejność zgłoszeń, więc wtedy kandydaci z poparciem przewodniczącego samorządu zgłosili od razu swoich ludzi na te stanowiska w celu ich zablokowania. To jest zwizualizowane swoją drogą na tej cudownej infografice, bo tak, sytuacja jest na tyle skomplikowana, że potrzebowaliśmy infografiki. Czy przypadkiem nam to coś przypomina? Nie wiem, muszę pomyśleć. Przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu następnie odrzucał wszystkie sprzeciwy kandydatów niezależnych co do osób zgłaszanych przez kandydatów samorządu, a żeby po prostu wszyscy kandydaci, wiecie, byli tymi zaufanymi mężami zaufania. Bo mąż zaufania różni się od zaufanego męża zaufania tym, że zaufany mąż zaufania robi rzeczy przewidywalne, a mąż zaufania robi rzeczy nieprzewidywalne. W każdej instytucji, która ma charakter quasi-mafijny, gdzie panuje prawo omerty, czyli zmowy milczenia, ważne jest to, żeby mężowie zaufania byli zaufanymi mężami zaufania, mam nadzieję, że się rozumiemy. Mężowie zaufania w cudzysłowie, czyli ci wiecie, którzy byli mężami zaufania zaufanymi, wskazani w ten sposób przez kandydatów samorządu, oczywiście okazali się godni zaufania i nie pojawili się na liczeniu głosów. W jednym przypadku kandydatka niezależna od samorządu, czyli widzicie niebezpieczeństwo, tracimy kontrolę, niedobrze, ubiegła kandydatkę samorządową w zgłaszaniu osoby pełniącej funkcję męża zaufania. Okazało się, że właściwy kandydat się zagapił i na szczęście przewodniczący komisji wyborczej czuwał.
On tam był po to i uznał sprzeciw kandydatki samorządu co do osoby niezależnego męża zaufania, czyli nie zaufanego męża zaufania, tylko po prostu męża zaufania, przywracając tym samym stan pożądany przez samorząd, kiedy zamiast mężów zaufania są zaufani mężowie zaufania. Był to jedyny sprzeciw uznany przez przewodniczącego, mimo że w innych przypadkach ze strony kandydatów niezależnych było ich więcej. Przypadek? Nie sądzę. Krótko mówiąc, wszystko sprowadza się do tego, że przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej autokratycznie, jako jedna jedyna osoba, decyduje w którymś momencie o tym, że można sobie odrzucić sprzeciw na podstawie oczywiście bardzo, jak widzicie, konkretnych, mierzalnych, obiektywnych dowodów, co do których nie ma najmniejszych roszczeń, sprzeciwów, ani wątpliwości. I w ten sposób mężami zaufania zostają tylko osoby z kręgu samorządu studenckiego, które nie zjawiają się na liczeniu głosów. Efekt: eliminacja przez samorząd instytucji męża zaufania. Tak wygląda, moi drodzy, fasadowa demokracja. Tak wygląda niestety bardzo duża część środowiska akademickiego, które cały czas tworzy sobie taką swoją własną enklawę prawną, w której funkcjonują zupełnie inne zasady niż poza tą enklawą prawną i w której zasady te są tak pokomplikowane, że do końca nie wiecie, co już jest prawdą, a co nie jest prawdą. No cholera jasna, przysiągłbym, że coś mi to przypomina, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co to jest, wiecie, ta moja słynna niepamięć. I zanim powiecie, że no, oczywiście Krzysztof bierze stronę studentów, ponieważ jak wiadomo, to jest najgorsze, co możecie zrobić jako nauczyciel akademicki, wziąć stronę studentów, jest jeszcze jedno gorsze przewinienie, to znaczy jako nauczyciel możecie nie wziąć strony nauczycieli i dyrektorów, możecie wziąć stronę ucznia. To też jest bardzo duże przewinienie. Za każdym razem, jak to robicie, pamiętajcie, że wtedy jesteście utopistami, wrogami systemu, których najlepiej należy deportować, a w najgorszym przypadku można na przykład wykpić, że pewnie se nie radziłeś, co, na uczelni lub w szkole, jak tak teraz tych leserów bronić, więc zawsze są jakieś metody, nie obawiajcie się na radzenie sobie z takimi ludźmi. W związku z powyższym, to powiedziawszy, natychmiast spieszę do niej, że Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podtrzymał te wątpliwości. Ma zastrzeżenia również co do tego, w jaki sposób funkcjonuje samorząd studencki, który już możemy w tym momencie powiedzieć, że raczej jest taką instytucją złożoną z famulusów, którzy no, obracają się w stosownych kręgach i podejmują stosowne decyzje, natomiast niespecjalnie przejmują się reprezentacją społeczności akademickiej, studenckiej w tym konkretnym przypadku. Senat miał już pisać do rektora z pytaniami o praktyki samorządu, ten się bronił i zarzucał protestującym nieznajomość regulaminu. To jest, przypomina mi jako żywo za każdym razem, przejmowanie władzy przez śmierciożerców po okresie regencji Voldemorta w Ministerstwie Magii, kiedy wszyscy mówili, nie tak jak w Polsce, ja mam związane ręce. Nie mówili, że miał związane ręce. Różnica, moi drodzy, mówili, że są skrępowani zaklęciem Imperiusa, okej? To jest różnica. A w związku z powyższym, dla tych z was, którzy siedzieli pod kamieniem i nie wiedzą, o co chodzi z zaklęcie Imperiusa sprawiało, że wykonywało się wolę rzucającego zaklęcie bez jakichkolwiek sprzeciwów. Zupełnie tak, jak w przypadku zaufanych mężów zaufania. I Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również społeczność akademicka, bardzo słusznie zauważyli, że wybory powinny być dla ogółu związane z realizacją etosu społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie jednak kojarzą się z najgorszymi praktykami zawłaszczania tego święta demokracji, swoją drogą strasznie pretensjonalne określenie, w celu zachowania pełnej kontroli i władzy. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego swoją drogą również skierował do rektora Roberta Olkiewicza list, pod którym się podpisało 25 osób, w tym także były rektor profesor Jan Sobczyk, który był tymczasowo rektorem uczelni po usunięciu profesora Przemysława Wiszewskiego w znanej już wam sytuacji. Tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego obecnego, czyli 2023/2024, Senat poprosił o wyjaśnienie nieprawidłowości w działaniu samorządu studenckiego, przedstawienie konkretnych informacji na temat składu organów samorządowych, te zgodnie z przepisami nie zostały opublikowane online. O tym mógłbym zrobić osobny film, moi drodzy. Brzydka sieć. Brzydka sieć pozwala na dokumentowanie brudów na temat ludzi łamiących prawo. Ohyda! Natychmiast trzeba zgaslightować wszystkich, którzy to robią. Nie zapominajmy również o tym, żeby otoczyć osłoną, kordonem anonimowości wszystkich podejrzanych o przestępstwa, natomiast ujawnić wszystkich, którzy je zgłaszają. To jest bardzo ważne. Brudna, brzydka sieć bardzo często w tym przeszkadza.
trzeba się zastanowić nad tym, żeby to zacząć troszeczkę kontrolować, moi drodzy. Oto nie może tak być, żeby instytucje finansowane z naszych podatków nagle, no co, miały być transparentne? Co, może jeszcze te wszystkie obrady samorządów i dziekanów i rektorów, może jeszcze one powinny być nagrywane i dostępne publicznie? Żeby ludzie mogli zobaczyć, co się tam mówi. Nie myślmy nawet, moi drodzy, o takich bezeceństwach. Nawet nie zastanawiajmy się nad tym przez moment. Publikacja protokołów z posiedzeń parlamentu także nie została zrealizowana i utworzenie wydziałowych rad samorządu na poszczególnych wydziałach, to jak rozumiem, był też postulat, który nie został zrealizowany. Ta historia ma jednak, moi drodzy, dalszy ciąg. I chciałbym sobie to zmyślać, ale niestety nie zmyślam. Mianowicie parę tygodni później doszło do obrad, które to obrady przebiegały w sposób, no mniej więcej tak, jak przebiegają obecnie na wiejskiej. Zupełnie nie mam zielonego pojęcia, skąd to skojarzenie pojawiło mi się w głowie. Mianowicie rektor Olkiewicz, tenżeż, wysłał wojskowego, żeby nie dopuścił studentów do obrad. Przyznacie, że to jest dobry nagłówek, nie? Samorząd Studencki Uniwersytetu Wrocławskiego wyłaniał dzisiaj elektorów przed wyborami rektora. To jest news z 25 stycznia. Chcąc uniemożliwić obserwatorom wejście na salę, rektor Robert Olkiewicz postawił przed drzwiami umundurowanego pułkownika w stanie spoczynku. Obywatelski Komitet Studencki, ja się nie powinienem śmiać, ale to jest naprawdę jak scenariusz sketcha. Uniwersytetu Wrocławskiego to nieformalna grupa studentów, która zaskarżyła przebieg ostatnich wyborów. Sprawa jest istotna także dla przebiegu zbliżających się wyborów rektora. Samorząd Studencki wybiera 39 elektorów, mówiłem wam, że ma konkretną władzę, samorząd doktorancki jednego, to łącznie 20% wszystkich elektorów. Jeżeli obecne wybory do parlamentu studenckiego zostałyby uznane za wadliwe, wyjaśniają studenci, to również elektorzy studenccy wybrani przez ten parlament mieliby niejasny status, a stąd już blisko do podważenia mandatu wybranego przez nich rektora, a im to się zaczynają robić poważne rzeczy, moi drodzy, bo wiecie, póki studenci mogą sobie decydować o jakichś rzeczach, które nie obchodzą władz, na przykład, a tam ktoś nie dostanie jakiegoś stypendium socjalnego, bo jakieś tam zostały różne rzeczy, rekomendacje, tam tweaki, ten się skontaktował, no, to nikogo nie interesuje, bo przecież no, szkoda nie jest wtedy na barkach obłożonych gronostajami rektora i jego magnificencji. W związku z powyższym nie należy się tym przejmować. Natomiast jak zaczyna władza sięgać tak do góry, to wtedy trzeba się temu pilnie przyjrzeć. No i jak to wyglądało tego 24? Do wyborów elektorów miało dojść właśnie na środowym posiedzeniu Parlamentu Samorządu Studentów, jednak spotkanie zostało przerwane i przeniesione. Dlaczego? Przewodniczący Arkadiusz Smugowski miał naruszyć procedury, zaprzysięgając nowych członków parlamentu według własnego uznania i pomijając formalności. To jest proste, nie? Po co demokracja? Możemy wyznaczyć jakiegoś warcholącego posła, który będzie z tylnego krzesła sterował całym rządem. To jest logiczne. Z oczywistym mamy bardzo wiele różnych takich wzorców. Wciąż zapominam o tym jednym przykładzie, który cały czas mi się kołacze. Mam nadzieję, że przypomnę sobie do końca tego filmu. Mimo protestującego na widowni studenta, który wnioskował o przestrzeganie prawa, Smugowski zignorował go i kontynuował zaprzysiężenie. Po kolejnych protestach studentów ogłosił utajnienie obrad i przeniesienie ich do innej sali. To jest niesamowite, bo możecie sobie przypomnieć taką scenę szkolną, na przykład, to ja ci nie dam odpisać, to jest ta sama mentalność, tak? No, to postaw się, zostaw się, o, nafukamy się jak półtora nieszczęścia i utajnimy obrady i rozsypiemy wszystkie zabawki i teraz i wykluczymy ludzi. Studenci z widowni następnie, uznając utajnienie za niezgodne z prawem, słusznie, podążyli za przewodniczącym do innej sali, tam spotkali kierownika działu spraw obronnych Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawił się jako pułkownik w stanie spoczynku i próbował na najróżniejsze sposoby zachęcić studentów do opuszczenia tej sali. Mam nadzieję, że te najróżniejsze sposoby nie były siłowe. Przewodniczący Smugowski twierdził, że zaprzysiężenie było prawidłowe, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów. Posiedzenie zostało przesunięte na czwartek, 25 stycznia, i tym razem kierownik działu spraw obrony był umundurowany. Na obrady wpuszczał parlamentarzystów i osoby wskazane przez przewodniczącego. I tutaj macie najbardziej hitowe zdjęcie z tej całej sytuacji. To znaczy, ja bym chciał serdecznie pozdrowić studenta, który jest na pierwszym planie, który ma dokładnie taką minę, jak ja w takich okolicznościach. To jest ta specyficzna mina, która łączy w sobie dwa angielskie sformułowania, przynajmniej dwa. To znaczy, what the actual fuck? Oraz bitch please. To jest ściśle to. I dokładnie te miny macie w głowie za każdym razem, jak dochodzi do tego rodzaju teatralnych scen na uczelni, a wierzcie mi, dochodzi na uczelniach polskich, osobliwie tych najlepszych, podobno, ale to wiemy, jest według rankingu perspektyw, czyli według nikogo, wystarczająco często, żeby człowiekowi rozjeżdżała się twarz w takim uśmiechu równie nierzadko.
I na to wszystko była riposta, moi drodzy, rektora, którą no musimy sobie przywołać w pełni, nie będziemy patrzeć na cytaty, ponieważ to jest, moi drodzy, creme de la creme właśnie takich uniwersyteckich reakcji. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi bezprawnego przeprowadzenia posiedzenia Parlamentu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 24 stycznia przez grupę młodych ludzi, informuję, że na prośbę Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego wydałem polecenie podległym mi służbom, by podjęły działania uniemożliwiające zgodnie z prawem i sprawne kontynuowanie dzisiaj przerwanego 24 stycznia posiedzenia. Przemówiła, moi drodzy, arystokracja. Nie ma żartu. Wprawdzie mamy w Polsce ponad 400 uczelni, w związku z powyższym elitarność tych placówek oświatowych została podważona cokolwiek dawno, ale przynajmniej zostały gronostaje, więc no trochę jak ten monarcha, arystokrata się prezentujemy, więc równie godnie trzeba przemawiać, tak? I bić na alarm, że przerwanie obrad było skutkiem wkroczenia grupy osób, bo nie studentów przecież, na posiedzenie Parlamentu Studentów. Zobaczcie, jaka to jest manipulacja, bo z tego wynika, że to byli ludzie, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z społecznością studencką, czyli faktycznie nie mieliby tam wstępu. Ten naruszając prawo i dobre obyczaje akademickie, to jest zawsze taka cudowna formuła, bo nie mówimy, jakie konkretnie prawo, ale zasłaniamy się dobrym obyczajem, który nie ma żadnej kodyfikacji. Faktycznie uniemożliwiły przewodniczącemu prowadzenie obrad. Oczywiście rozumiecie, że zgodne już z dobrym obyczajem akademickim jest utajnianie obrad, niepozwalanie na dyskusję. To jest zgodne z procedurami demokratycznymi, ale ustalonymi przez zaufanych mężów zaufania, a nie przez mężów zaufania. Następnie zarzucono siłowe również rozwiązywanie sporów, które jest sprzeczne nie tylko z podstawowymi zasadami prawa i demokracji, ale godzące w tradycję akademicką. Jak wiadomo, siłowe rozwiązywanie sporów absolutnie nie ma nic wspólnego z powołaniem pułkownika w stanie spoczynku do tego, żeby w pełnym umundurowaniu na uczelni stróżował przed salą i robił z siebie, przepraszam, że to powiem wprost, ale pajaca w obecności wszystkich studentów. A jeżeli ktoś powinien pajacować na studiach, kurczę, to studenci zgodnie ze starą tradycją żakowską. Po to to było, ale jak widać obecnie w pajacowaniu studentów wyręczają rektorzy w gronostajach oraz pułkownicy w stanie spoczynku. Ja naprawdę bym chciał to wymyślać, ale ja tego nie wymyślam. Żeby było jeszcze gorzej, znowu to nie jest tak, że to jest konflikt na linii rektor-studenci, żeby można było powiedzieć, że o, że studenci nie słuchają, to skandal, pokolenie, o, stracone pokolenie. Dawno nie słyszeliśmy tej frazy, o, zetki, tak, nie wiadomo co, czego oni oczekują, wysokich zarobków, żeby można było się utrzymać w mieście, nie chcą być sparaliżowani i zdepresjonowani w wieku 40 lat jak pokolenie X i milenialsów. O Boże drogi, no, czego jeszcze będą chcieli? Może jeść i pić? A jeszcze nie dajcie bogowie na egzaminach i na lekcjach. Wiecie, no to roszczeniowe pokolenie. W związku z powyższym nieroszczeniowe pokolenie podobno, to znaczy pokolenie X i pokolenie milenialsów, tak zakładam, ponieważ skupione w Senacie Uniwersytetu Wrocławskiego, do którego raczej nie przychodzą studenci pierwszego roku, również wystosowało list w tej sprawie. I powiedziało, że rektor z kolei na posiedzeniu Senatu zachował się dokładnie tak samo jak jego zaufani mężowie zaufania. No na przykład była taka sytuacja, że nie dopuszczono senatorów do jakiejkolwiek dyskusji. Czytamy chociażby, rektor odmawiał poddania pod głosowanie wniosków formalnych, na przykład wniosku o przerwę. Pani radczyni prawna strofowała członków Senatu. Na sali siedział nie wiadomo w jakim charakterze kierownik działu spraw obronnych UWR. Czy to jest wciąż ten pułkownik w stanie spoczynku? Ja bym naprawdę chciał się o tym dowiedzieć. Na zakończenie obrad rektor pozwolił przewodniczącemu samorządu studentów, czyli rozumiecie, zaufanemu mężowi zaufania, na wygłoszenie tyrady, w której obraźliwym tonem zwracał się do członków Senatu interesujących się przebiegiem wyborów do Parlamentu Studentów. Do tego wszystkiego jeszcze miała być właśnie przedstawiona ta skarga studentów, przedstawiona protokół pokontrolny, który nie jest jawny, ponieważ Parlament Studentów wybiera elektorów studenckich, sprawa ta ma bezpośrednie konsekwencje dla nadchodzących wyborów rektora. Realizując ten punkt porządku dziennego, rektor przeczytał część jednego zdania z konkluzji protokołu pokontrolnego Uczelnianej Komisji Wyborczej, brzmiący: w ocenie kontrolujących nie sposób jednak wskazać związku między zdiagnozowanymi nieprawidłowościami a wynikiem wyborów. Przypomnijmy, że to jest ta sama komisja wyborcza, która podejmowała decyzje, które może pamiętacie, a mianowicie chodzi o te decyzje, tak? To znaczy przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej decydował o tym, którzy mężowie zaufania są zaufanymi mężami zaufania i tak ci sami ludzie później komentowali to na Senacie, więc wszystko jest lege artis oczywiście, ponieważ ci sami ludzie łamiący różnego rodzaju protokoły powołują się na inne protokoły, według których nie łamią tego rodzaju protokołów, co zupełnie by przypominało mi historię pewnego fikcyjnego państwa San Escobar, w którym funkcjonowały dwie wzajemnie się zwalczające Izby Sądu Najwyższego.
nie umiem jeszcze wciąż przypomnieć sobie konkretów. I tak dalej, już nie będę was zanudzał, w każdym razie senatorowie Uniwersytetu Wrocławskiego w 100% popierali te wnioski, które były od studentów i równocześnie przywołali inne przypadki problematycznego procedowania przez rektora obrad. W związku z powyższym źle się dzieje w państwie duńskim lub zduńskim w tym przypadku, ponieważ o ile mi wiadomo, we Wrocławiu też jest taki smog jak w Krakowie. Nie mam zielonego pojęcia, skąd mi przyszło to skojarzenie do głowy, ale jest mi zdecydowanie zbyt wesoło z uwagi na udział kierownika spraw obronnych, pułkownika w stanie spoczynku w obradach uniwersyteckich. Na to oczywiście, moi drodzy, powstało kolejne oświadczenie. W ogóle oświadczeń rektora Uniwersytetu Wrocławskiego były ze 3. To jest bardzo zabawne, bo prawdopodobnie wyczerpał liczbę oświadczeń rektorskich, jakie były kiedykolwiek wystosowane. Jeśli nie liczyć oświadczenia rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie mobbingowania studentów w Instytucie Historii Sztuki, które to oświadczenie musiało zostać wygłoszone dlatego, że była interwencja ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak, no nie licząc tego oświadczenia, to nie przypominam sobie żadnego innego w ostatniej historii, w mojej pamięci. To jest, krótko mówiąc, rzadka rzecz, więc zdumiałem się, że pojawiło się to i tutaj. Rektor pisze: zwracam się do wszystkich osób pracujących na Uniwersytecie Wrocławskim, mających na celu jego dobro i chcących, by nasza alma mater zachowała wizerunek stosowny dla jednej z najlepszych uczelni wyższych w Polsce według rankingu perspektyw, czyli według nikogo. Od kilku lat naszym uniwersytetem wstrząsają ciągłe napięcia, rozpalające wewnętrzne konflikty, rozwiązanie niemal każdej sprawy wymagającej uzgodnienia pomiędzy stronami prezentującymi inne stanowiska. Nie podlega już przedstawianiu sobie wzajemnych argumentów, ale brutalnej wymianie werbalnych ciosów. Biedny rektor. Temperaturę podnosi obecnie kampania związana z wyborami rektora Uniwersytetu na kadencję 2-4-2-8. Sam przyznaje, zapalnymi punktami stały się sprawy personalne, proceduralne, studenckie. Uważam taką sytuację za nieakceptowalną. To jest absolutnie nieakceptowalne, żeby sprawy studenckie były procedowane na uczelniach. Uczelnia nie służy do tego, żeby procedować sprawy studentów. A już na pewno. Uczelnia nie służy do tego, żeby rozpatrywać skargi studentów. A już na pewno. Uczelnia nie służy do tego, żeby rozpatrywać skargi studentów w trybie pilnym. Skargę studenta można rozpatrzyć w terminie 2 miesięcy plus minus 4 miesiące na odnalezienie indeksu, który się zgubił, lub dokumentów, które się zgubiło, lub czegokolwiek innego, co się zgubiło, i oczywiście jest to wina studenta, nie osoby gubiącej. Podstawowa sprawa. Apeluję do wszystkich tworzących Uniwersytet Wrocławski o powrót do tradycji akademickiego dyskursu. Proponuję likwidację 300 uczelni w Polsce, powrócimy do standardów wtedy. Poszanowanie dla adwersarzy i skupienie się na rozwiązywaniu problemów i zaprzestanie formalnych, publicznych oskarżeń wobec osób o odmiennych poglądach. Szanujmy się, uprawiając erystykę. Przecinek, który pozwoliłem sobie skreślić na uniwersyteckim poziomie. Myślę, że dobrą ilustracją tej mojej tezy o tym, że mamy za dużo uczelni w Polsce, jest fakt, że rektor Uniwersytetu Wrocławskiego nie umie skreślić paru słów, nie robiąc żenujących błędów interpunkcyjnych. Tak, będę się do tego przyczepiał, ponieważ to jest oficjalny dokument człowieka, który się czepia innych, w związku z powyższym, jeżeli wymaga od wszystkich standardów, powinien zacząć także od samego siebie. Jest to dla mnie naprawdę żenujące, ponieważ nie mówimy w tym momencie o oświadczeniu dyrektora szkoły w cmentarnicach rozmokłych, tylko mówimy o oświadczeniu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, więc jeśli ktoś plami ten gronostajowy kołnierz, to nie są to studenci, nie są te sytuacje, obawiam się. Apel rektorski związany z próbą kolejnej eskalacji wewnętrznego konfliktu, tak bowiem odczytuję list skierowany przez 15 osób, 15 profesorów i senatorów, będących członkami senatoru Uniwersytetu Wrocławskiego. List został skierowany do społeczności tworzącej Uniwersytet Wrocławski, a jego jedynym celem jest szerokie rozpropagowanie wiadomości, że ja, jako rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, podejmuję decyzje, którego autorzy tego tekstu kontestują. To jest niesamowite, że ten człowiek potrafi w jednym akapicie powiedzieć, że należy dialog akademicki promować, a w drugim mówi, że nie akceptuje sytuacji, w której ktoś głosi pogląd przeciwstawny do jego poglądu. To byłoby zabawne, gdyby nie fakt, że to jest człowiek, który jest fizykiem, w związku z powyższym. Wiecie, a wizard should know better, jak powiedział kiedyś mądry drzewiec. I wydaje mi się, że czegoś... No jeżeli profesorowie fizyki nie umieją łączyć kropek, to ja naprawdę jestem zatrwożony o stan polskiej edukacji. Wśród półprawd, przeinaczeń i przemilczeń można znaleźć przede wszystkim żal, że nie kto inny, lecz ja w wyniku demokratycznych wyborów zostałem rektorem. Nie chcąc w żaden sposób zniżyć się do poziomu wymiany niemerytorycznych ciosów, sam wspomnę tylko taką chwilę z obrad Senatu UWR, kiedy jeden z uczestników po odczytaniu przeze mnie spisu zgromadzonych zarzutów w dyskutowanej sprawie personalnej sugerował, że nie wierzy już w to, co mówi rektor, sam chcąc analizować dokumenty. To przerażające, że naukowiec chce dotrzeć do źródła, a nie ufa kłapiącej jadaczce, któremu to źródło komunikuje. Boże, upadek obyczajów. Przecież wiadomo, uczymy się tego już na maturze i egzaminie ósmoklasisty. Mów własnymi słowami.
tak? Więc wykształcony w tym duchu, wybitny profesor właśnie to robił, mówił własnymi słowami, nie przywoływał źródeł. On nie zrobił nic złego. Tak samo jak wszyscy inni zasiadający w różnych uniwersytetach, które pączkują w Polsce co roku. Tak, ten film też się zbliża, tak nawiasem mówiąc. Dużo filmów się zbliża. Nie będziemy czytać dalej tej strasznej logorei, ale myślę, że już z tego, co przeczytałem, widzicie, gdzie leży problem. To znaczy, problem leży w tym, że mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem, w którym różnego rodzaju instytucje powołane do wzajemnej kontroli skaczą o władzę i nie chcą tej władzy wypuścić z rąk, ponieważ nie mają kompletnie, ale to kompletnie na względzie takiej śmiesznej rzeczy jak społeczność, jak lud, jak demos, ważny skądinąd w demokracji. I w przypadku uniwersytetów, szczerze, kompletnie mnie to nie dziwi. Uniwersytety są feudalne. Uniwersytety nie mają nic wspólnego ze standardami demokratycznymi. Na uniwersytecie klęczycie przed pokojem profesorskim, zanim zostaniecie tam łaskawie wpuszczeni. I najczęściej nie ma tam krzesła nawet. O! I może na was nikt nie poinformować, że go tam nie ma. To jest standard, a przyjechaliście właśnie ze Szczecina. Rozpłaczecie się przed dziekanatem lub przed biurem dziekana i jeszcze zostaniecie za to obśmiani. To są standardy. Feudalne, moi drodzy, nie demokratyczne. I takie standardy na uniwersytecie panują i tak samo niestety panują poniekąd standardy feudalne czy warholskie w polskiej demokracji parlamentarnej. Dlatego właśnie są takie problemy z wewnętrzną komunikacją wszystkich tych zespołów. To, co się dzieje w tej chwili na Uniwersytecie Wrocławskim, jest sytuacją nie do pozazdroszczenia, bo samorząd studencki jest wzajemnie skłócony, studenci nie czują, że mają jakąkolwiek reprezentację, instytucja męża zaufania została podważona, rektor ma jakieś wycieczki personalne wobec senatorów, senatorzy muszą znosić, tak samo jak studenci, obecność jakiegoś pułkownika w stanie spoczynku w pełnym umundurowaniu na uczelni. Przecież to jest jakaś kompletna satyra, to jest parodia, to jest robienie sobie farsy z uczelni. I ta farsa jest możliwa wyłącznie dlatego, że uczelni w Polsce jest po prostu za dużo. I studentów jest za dużo, ponieważ za dużej liczbie ludzi młodych uświadomiono i wmówiono, że tych studiów potrzebują, gdy tymczasem na rynku pracy w coraz większej liczbie sektorów dowiadujemy się, że w zasadzie jesteśmy przekwalifikowani i po co. Więc tak, moi drodzy, z krzywdą dla wszystkich studiujących odbywa się ten ambicjonalny wyścig po władzę i przede wszystkim snobistyczne ciągoty, żeby każdy praktycznie już rektor szkoły wyższej przede wszystkim był rektorem, a nie dyrektorem i żeby miał gronostaje, żeby miał ciężki łańcuch, żeby mógł sobie wystosowywać takie oświadczenia i udawać, że jest prezydentem Rzeczpospolitej. Może zły przykład swoją drogą. I myślicie sobie, a to Uniwersytet Wrocławski, może to ostatecznie według rankingu perspektyw, czyli według nikogo, to nie jest najlepsza uczelnia w Polsce. Najlepszą uczelnią w Polsce, jak wiadomo, wedle tego samego rankingu, jest albo Uniwersytet Warszawski, albo Uniwersytet Jagielloński. Cieszę się, że zwlekałem, głównie z uwagi na sesję z nagraniem tego materiału, ponieważ dokładnie taka sama sytuacja nastała na Uniwersytecie Warszawskim. Jakbym miał déjà vu, czy déjà libo, już przeczytane. Studenci dostali listę mianowicie z wytłuszczonymi nazwiskami kandydatów. Część studentów twierdzi, że wyniki wyboru elektorów, znowu tych, którzy wskażą w kwietniu nowego rektora, zostały wypaczone, ponieważ głosowanie odbyło się za pośrednictwem USOS-a w sali, a studenci, którzy przyszli spóźnieni, zobaczyli, że tam jest lista taka i na liście są pogrubione nazwiska, tak? I te pogrubione nazwiska mają znamionować nam, no wiecie, to jest taka chęć tego zaufanego męża zaufania, żeby też byli wybierani zaufani ludzie zaufania, a nie tacy niezaufani ludzie zaufania. I dlatego też wśród 93 osób jest 85, które chcielibyśmy, było napisane na kartce, wam serdecznie zarekomendować. To jest dla dobra was wszystkich. My to z miłością robimy. To nie jest tak, jak powiedział kiedyś wybitny poseł, że my głosujemy za czymś, z czym się nie zgadzamy. Nie no, my głosujemy, ale się nie cieszymy, tak? A my chcemy, żebyście się wszyscy cieszyli, żeby było tak radośnie i słonecznie i pięknie i cacanie. I dajemy wam tę opcję, tak, demokratyczną. I love democracy. Rekomendujemy dlatego tam zaznaczenie opcji za, żebyśmy wiedzieli, kto jest zaufanym naszego wspaniałego kanclerza, no nie już republiki, umówmy się, tylko nazwijmy to sobie dobrze, wiecie, tak? Nie nazywamy już się na przykład, no nie wiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, tylko raczej
uniwersytet pedagogiczny, o ile nie nawet Uniwersytet Krakowski, bo przecież i takie próby były, to tak samo nie będziemy się nazywać Republiką Galaktyczną. Imperium! To brzmi, prawda? Od razu sobie myślicie, Imperium Rzymskie, o, Imperium Asurbanipala, o, Imperium, ile pięknych imperiów mamy, wspaniałych, i jak to, o, Imperium Ludzkości w Warhammerze 40 tysięcy, jaka duma w piersi od razu bije za Imperatora. Piękne skojarzenia, tak? A Republika, kto by chciał żyć w Republice, umówmy się. Imperium to co innego, możesz być imperialnym, a nie republikaninem. Same zalety, moi drodzy, dokładnie tak samo jak z tym uniwersytetem. Wyższa szkoła pedagogiczna źle brzmi, bo sugeruje studentom, którzy by chcieli tam pójść, że ludzie tam zgromadzeni specjalizują się w naukach pedagogicznych i z nich wyrośli. I jeszcze gorsza sytuacja sugeruje studentom również, że te nowe wydziały, które wypączkowały po to, żeby wyższa szkoła pedagogiczna mogła się nazwać uniwersytetem, to że one tam były od zawsze. I że tam są prowadzone badania z wieloletnimi tradycjami, dlatego można ufać, że będą tam ludzie, którzy się na tym znają. A ja i tak podałem nieostry przykład, ponieważ są jeszcze takie rzeczy, jak chociażby Uniwersytet Ignatianum, który był wcześniej Akademią Ignatianum i Szkołą Jezuicką. I jeszcze mógłbym bardzo dużo tak mówić. I przypuszczam, że jeżeli powstanie jakaś filia jakiejś uczelni, na przykład w Nowej Soli, to będzie Uniwersytet Nowosolański wkrótce, za jakieś 20 lat. Ponieważ wiecie, no to lepiej brzmi, tak? To Imperium i Republika. No, więc wracając do wyborów kolegium elektorów, studenci szybko ustalili, że za wskazaniem nazwisk, wiecie, tymi życzliwymi sugestiami stoi konkretna osoba, mianowicie przewodniczący samorządu studentów. Nikt się nie spodziewał. Przewodniczący nie widzi w tym absolutnie niczego złego. Musieliśmy zadbać o czystkę wśród Jedi, to było bardzo istotne, ponieważ, nie wiecie, no, sądy by w życiu ich nie osądziły w ten sposób. Trzeba było podjąć konkretne i zdecydowane kroki, żeby uchronić społeczność międzygalaktyczną przed tymi dziwnymi, religijnymi zelotami. W związku z powyższym w ostateczny sposób rozwiązaliśmy te kwestie, podejmując konkretne, zdecydowane decyzje i sugerując, co należy zrobić. Takie procedury są o wiele skuteczniejsze niż republikańskie i demokratyczne. Dlatego nie widzimy w nich absolutnie nic złego. Pogrubione nazwiska to pewna propozycja. Nikt do niczego nie był przymuszany. Nikt nigdy na uczelni do niczego nie jest przymuszany. Na przykład możecie zamiast wystosować pozew sądowy przeciwko komuś, który na przykład będzie publiczny, na przykład doprowadzić cichcem do kary dyscyplinarnej, nie? Nikt się o tym wtedy nie dowie, ale zaszkodzicie temu człowiekowi, czyli wiecie, profit, ale nikt o tym nie będzie mógł wiedzieć, nikt nie będzie o tym mógł mówić. Tak się załatwia rzeczy na uczelniach, nie? To są tchórze, więc wiecie, tchórze postępują zawsze w ten sposób, że zasadzają się z zatrutym sztyletem, a nigdy otwarcie. Nie było agitacji, pomawiania, siania nienawiści, nie było żadnego otwartego działania, oczywiście. Na kartce nie było ani jednego złego słowa, nigdy nie ma złego słowa. Boże, ja myślę, że Aleksander Hebda powinien to wiedzieć, jako przewodniczący samorządu studentów, ja przekażę mu najlepsze standardy, których sam byłem ofiarą. Za plecami się mówi, no, ty amatorze, no w życiu przecież nie powiesz nikomu złego słowa otwarcie. No za plecami. Takie proste rozwiązanie, taki zdolny chłopak i nie wpadł na nie. Głosującym może ciężko zapamiętać być wszystkie osoby kandydujące, uważa Hebda. I dodaje, ja znałem te, które zostały zaznaczone. Wiedziałem, że są to osoby lubiane. W sposób odpowiedzialny angażują się w życie uniwersytetu. Używają dialogu, a nie protestu. Strajku jako metody działania. Po co wybierać nowych, na przykład sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wobec których nie byłoby żadnych zastrzeżeń? Przecież ci, którzy są, są zaufani. W ogóle to jest moja ciocia, tu jest mój wujek, tam jest mój kuzyn, a tutaj robimy wspólne interesy. To jest grupa zaufanych ludzi. Zupełnie tak, usłyszałem kiedyś na Uniwersytecie Jagiellońskim, że ale to jest dobrze, że tutaj jest dziadek i jest córka i jest później wnuczka i jest prawnuczka w tej samej katedrze, bo umiejętności akademickie dziedziczy się. A, nawiasem mówiąc, ludzie mi mówią, że egzaminy na studiach i ich likwidacja konkretnie doprowadziły do zaniku nepotyzmu. Brawa. Więc znał Hebda osoby, które zostały zaznaczone, wiedział, że są lubiane i tak dalej. Na liście nawet były osoby, które krytykowały zarząd, ale one robiły to, wiecie, otwarcie, a nie skrycie, więc to ma pewien problem. Więc no nic dziwnego, moi drodzy, że robi się afera, nic dziwnego, że krajowe, znaczy niezależne w tym przypadku zrzeszenie studentów interweniuje w obydwu przypadkach i mówi, że to jest absolutny skandal. Językiem urzędowym, to znaczy wyrażają zaniepokojenie, ale wobec jednej i drugiej sytuacji
Już pominę może litościwie to, co pisze krytyka polityczna z kolei na temat tej sytuacji na Uniwersytecie Warszawskim, że to się w ogóle wiąże z tym, że osoby piastujące wysokie stanowiska w samorządzie, no generalnie rzecz biorąc, są już na różniejsze sposoby, w tym ekonomiczne, uprzywilejowane. No i jeszcze do tego wszystkiego te instrukcje, które zostały sporządzone także przez osobę, która, no powiedzmy, jest kojarzona z bardzo określoną aktywnością polityczną na tle prawicowym, no i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego przewodniczący przy dystrybucji, to jest nowy szczegół kart głosowania, próbował zatajać, to jest autorem rekomendacji po wyjściu sprawy, natomiast sam się przyznał do ich sporządzenia, próbując obrócić całą sprawę w żart. Mnie nie jest do śmiechu, mimo że się śmiałem wiele razy podczas referowania tego wszystkiego, to jest to za każdym razem w moim przypadku śmiech przez łzy, ponieważ ja widzę tutaj ludzi, którzy chcą coś zmienić. Aktywnych, młodych ludzi działających w parlamentach studenckich, w organizacjach studenckich, którym się nie podobają różne rzeczy, którym mają pomysły i natrafiają na ścianę. Ścianę za ścianą. Ścianę formalności, ścianę wyzwisk, ścianę zakulisowych działań, ścianę zatrutych sztyletów, ścianę pomówień, ścianę jakichś blokad formalnych, żywą ścianę w postaci pułkownika w stanie spoczynku. Na same blokady, które sprawiają, że w którymś momencie wszyscy ludzie, którzy powinni być na tych stanowiskach, mówią sobie to, co ja mówię w odniesieniu do polityki, że nie chcę mieć z tym bagnem nic wspólnego. Jak ktoś kiedykolwiek pyta o to, czym kandydował w jakimkolwiek obszarze, to odpowiadam, w życiu. I to jest właśnie dlatego. To znaczy, w którymś momencie człowiek tak wiele razy widzi dobrych, wspaniałych, szlachetnych ludzi gnojonych przez system i gnojonych przez kliki, które wzajemnie się kryją, że macha na to wszystko ręką i ma dość. I uważam osobiście, że jedynym sposobem na to, żeby przerwać ten zaklęty krąg, jest całkowite i radykalne odejście od hierarchii, bo zauważcie, że te wszystkie przypadki, o których sobie powiedzieliśmy, to są przypadki, w których była jakaś zaburzona hierarchia, tak? To znaczy rektor mówił sobie, że to jakieś osoby w Senacie, kto to by w ogóle był, jacyś ludzie się pojawili, co to są w ogóle za ludzie, czy to są studenci, czy to są nasi studenci, czy to nie nasi studenci? To jest język hierarchii, to jest język biopolityki, która dzieli ludzi, mówi, że są jedni gorsi i inni są lepsi. Język tych mężów zaufania i zaufanych mężów zaufania, to też jest język podziału. To jest dokładnie to, o czym wam mówiłem od samego początku, jak krytykowałem na tym kanale hierarchię. To jest Pierre Bourdieu i dystynkcja, podlinkuję wam w opisie. Czyli podział społeczny, który jest wytwarzany przez takie, a nie inne sytuacje komunikacyjne i dyskursywne, które się utworzą niezależnie zupełnie od edyktów prawnych, które macie. To nie jest właśnie coś, co jesteście w stanie zmienić ustawą. Możemy reformować edukację jeszcze pipsztylion razy, ale tego nie zlikwidujemy, ponieważ cały czas reformujemy formę, a nie treść. Zmiana musi być treściowa. I jeżeli mówimy o tym konkretnym przypadku, treścią tej zmiany powinna być demokracja i to właściwie pojęta. I są źródła na ten temat. Centrum Edukacji Obywatelskiej mówi chociażby na przykład o tym, dokładnie w tych samych słowach swoją drogą, co ja, w artykule Przemysława Klugego, szkoła, samorząd, demokracja, czy to jest fikcja? Że demokratyzując szkołę nie możemy oczekiwać, że od pierwszych decyzji wszyscy będą szczęśliwi i to jest praca nad sobą niż i otoczeniem w większym stopniu. Budzenie nadziei na demokratyczną otwarność szkoły bez gotowości przyjmowania wszelkich skutków swoich działań może doprowadzić do niczego, a nawet pogorszyć relacje w szkole. No i oczywiście problem naczelny, który słyszę bez przerwy. Tak, tylko umiesz krytykować, daj wzorzec. Człowieku, myślisz dokładnie tak, jak cię wytrenował system. Myśl poza pudełkiem. Masz klocki, ułóż z nich sam zestaw. Musisz mieć instrukcję? No oczywiście, że musisz mieć instrukcję, bo zostałeś nauczony tego, żeby zaznaczać A, B, C, D. I potem jest kluczyk i przyjdzie egzaminator i pat, dobrze, 2A. Albo, będzie taki mądry egzaminator, który da wam A, B, C, D i na przykład w A będzie napisane odpowiedź B jest poprawna, a w B będzie odpowiedź C jest poprawna. I taki egzaminator sobie siedzi i myśli sobie, wywołuje dysonans kognitywny u ludzi i teraz nie będą już pamiętać tego, co wiedzą, tylko się będą zastanawiali, co jest A, co jest B, a będzie zabawa z dyslektykami, ale dobre, ale wymyśliłem. To jest produktem właśnie takiego myślenia według wzorca. I następnie będziemy ludzi przepytywać, czy wystarczająco dobrze uzupełnili wzorzec. A potem będziemy zdumieni, jak to jest, ludzie nie myślą kreatywnie, ludzie nie są otwarci.
smartfony, internet, gry komputerowe, oczywiście, naturalnie, na pewno nie ma żadnych innych. Oczywiście, że na uczelniach to ostatnio się zaczęły takie rzeczy dziać. No, kwestia ostatnich 10-15 lat. Absolutnie wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tego rodzaju przypadkami, z myśleniem cały czas cementowanym według określonego wzorca i oczekiwaniem, że ktoś ci ten wzorzec da na talerzu i ty następnie będziesz sobie patrzeć na ten wzorzec i realizować ten wzorzec i sprawdzać, czy to jest dobrze, czy to jest tak, jak powiedział Krzysztof, czy to jest tak, jak powiedział Maciek. O nie, 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 Anna powiedziała lepiej. Prorokowi Krzysztofowi już nie wierzę. Teraz jest prorokini Anna. O! To jest straszne. Tak myślą ludzie, którzy kompletnie nie akceptują właśnie tego, że w społeczeństwie demokratycznym, pluralistycznym jest wiele opinii, wiele stanowisk, które należy ze sobą zderzać, które należy rozpatrywać w całości, robić sobie sieć połączeń, która będzie wieloparametrowa. Jeden będzie mieć rację tutaj, drugi tutaj, ale jeżeli na przykład wiele osób mówi to samo, a ja mówię coś innego, to być może ja się mylę. Wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? Pierwsze zdanie tego tekstu. To bardziej praca nad sobą niż nad otoczeniem. Może to ty się mylisz, jeżeli inni ludzie mówią to samo i to są ludzie wykształceni i wykwalifikowani. Swoją drogą w tym samym artykule czytamy, że każdy szkoleniowiec właśnie to słyszy i ja też wiele razy byłem na szkoleniach, tego samego doświadczałem. Przejdźmy do konkretów, konkrety, konkrety. Zero tej teorii nieważnej. Czym jest konkret? To procedura, sposób działania, dokument i gotowy tekst. Sposób na to, żeby poczuć się bezpiecznie. Takie konkrety nie zastąpią jednak gotowości do działania w nowy sposób ze świadomością jego konsekwencji. I demokracja w szkole, czy demokracja na uczelniach powinna występować przeciwko tej fikcji, fasadowej demokracji, życiu na niby, temu całemu społeczeństwu spektaklu, w którym jesteśmy w stanie na poważnie jako rektor Uniwersytetu Wrocławskiego przywołać pułkownika w stanie spoczynku, jeszcze uważać uchachanym, że robimy jakąś misję. Tutaj macie dla ilustracji uchachanego rektora. Szczęśliwego. To nie jest żadna misja, to nie jest żadna demokracja, to jest fasadowa demokracja, to jest satyra i to jest robienie sobie żartów z uczelni. I jeszcze większym żartem z uczelni i całej edukacji jest to, jeżeli usiłujemy uprawiać demokrację, a mamy równocześnie struktury feudalne. Struktury feudalne przeszkadzają bowiem w tym, żeby współpracowały ze sobą, przynajmniej w przypadku szkół, trzy gremia, rodziców, uczniów i nauczycieli, w przypadku uniwersytetów, studentów oraz nauczycieli akademickich, chociaż w zasadzie też moglibyśmy wyróżnić trzecie gremium, cokolwiek pomijane klasistowsko, a jakże, mianowicie pracowników administracji, którzy odpowiadają za ogarnianie całego tego bajzlu na co dzień i wszystkich nowych, genialnych pomysłów ministerstwa i nie tylko ministerstwa, także Unii Europejskiej i całej presji, która jest wywierana na uczelnie w obszarze biurokratyzacji, dokumentyzacji absolutnie wszystkiego. Jeżeli ktokolwiek pierdnie w jakimś korytarzu, to musi zostać wyprodukowanych cztery dokumenty i koniecznie 15 pieczęci. Naturalnie żadna z tych pieczęci nie może być cyfrowa, ponieważ rozumiemy, że może i firmę można prowadzić cyfrowo i zdalnie w Polsce, natomiast na pewno nie można prowadzić życia akademickiego, uniwersyteckiego. To musi być dokumentowane na papierze, ponieważ chcę dożyć ekologii, mimo że ją wykładamy, a wykładamy ją dlatego, że byliśmy wyższą szkołą pedagogiczną, ale żeby mieć uprawnienia uniwersyteckie, musieliśmy sobie wymyślić ekologię, więc prosiliśmy parę osób, znajomych oczywiście, no bo jak żeby inaczej, to muszą być zaufani mężowie zaufania, żeby zrobili sobie ten śmieszny jakiś ten wydział nauk o ziemi, czy gdzie tam to robicie tę ekologię, no to teraz będziemy to robić i w dalszym ciągu będziemy produkować całe ryzy papieru, ponieważ pieprzyć ekologię tak naprawdę, ale oczywiście również postawimy sobie kosze do segregacji odpadów, żeby nie było, że jesteśmy tacy źli. Czego potrzebujemy w takim razie? Zaangażowania ze strony rodziców jako możliwości budowania zaufania i udzielania im wsparcia. W tym momencie mamy wojnę podjazdową. Nauczyciele obwiniają o wszystko rodziców, tak aby, nie wiem, to było rolą rodziców to, co się dzieje w szkole. Absolutnie nie jest w plenipotencji, nie leży w gestii rodziców. Angażowanie uczniów z kolei, szansa na rozwój ról społecznych, czyli wiecie, dajcie uczniom faktyczną władzę i pokażcie, że jest jakaś konsekwencja działania, że z wielką władzą wiąże się wielka odpowiedzialność, jak znamy z narracji o Spider-Manie. I dyrektorskie wreszcie zaproszenie do tego, żeby współzarządzać ze całą szkołą. Skoro dyrektorzy wszyscy mówią, że ola Boga, o Panie, dużo roboty, no to weź sobie współpracowników do tej roboty, tak? Zaangażuj grono pedagogiczne, zaangażuj studentów czy uczniów bardziej zainteresowanych, a może właśnie jakichś rodziców, może Rada Rodziców ci pomoże, bo akurat będziesz tam mieć zaangażowanych ludzi. To wszystko, moi drodzy, jak czytamy w tym artykule, wymaga ciągłego dialogu, rozwiązywania konfliktów i reagowania na problemy. I tak wiem, co powiecie, że a wy znasz
chociażby jakiś artykuł z Centrum Edukacji Obywatelskiej, jakaś mowa trawa, jakieś utopijne idee, tak, proszę uprzejmie, to macie w tym momencie ideał tego, o czym w zasadzie mówię cały czas na kanale i w zakończeniu tego filmu zobaczycie po kolei te wszystkie punkty, które tak niby utopijnie przedstawiam, zrealizowane w konkretnej typie szkoły, w konkretnej instytucji, od której w zasadzie wszyscy się powinni w tym momencie uczyć. I uczelnie w Polsce, jak widać, nawet najlepsze według rankingu perspektyw, czyli według nikogo, jak i te gorsze wedle tego samego nieistniejącego i nierelewantnego rankingu. Ale równocześnie mogą się uczyć od tego absolutnie wszyscy rodzice, nauczyciele, no i sami uczniowie, żeby też znali swoje prawa. I mówimy, moi drodzy, o szkole, która się nazywa demokratyczną. To ciekawa sprawa, nie? Że nazwaliśmy szkołę demokratyczną, a zatem inne typy szkół ewidentnie takie nie były, bo nie musielibyśmy nazwać tego typu szkoły demokratyczną, gdyby ona się tą demokratycznością nie wyróżniała. I o szkole demokratycznej czytamy następujące rzeczy. Ludzie decydują o sobie. Jak, kiedy, co, gdzie, z kim robią, w szczególności czego, jak się uczą. Mają równe prawa w podejmowaniu decyzji odnoszących się do szkoły, czyli wiecie, wspólnej społeczności. Mogą decydować o przepisach i sankcjach, jeśli takie byłyby niezbędne tylko. Wartości to szacunek i zaufanie, równość statusu dzieci i dorosłych, zapomniana idea Korczaka, który usiłował zreformować w ten sposób edukację w Polsce i w ogóle myślenie o dziecięcym odbiorcy w odniesieniu do literatury dziecięcej i młodzieżowej. Współodpowiedzialność za społeczność szkolną, ale wiecie, także za mienie i tak dalej, kształtowanie tego etosu, wolność wyboru działalności, demokratyczne rządy sprawowane przez dzieci oraz pracowników. Uczniowie szkół demokratycznych biorą odpowiedzialność za swoją edukację i dyscyplinę panującą w szkole. Dorośli z kolei w szkołach demokratycznych mają oferować im wsparcie i wiedzę oraz doświadczenie, z których uczniowie mogą skorzystać. I podkreślam, nie mówimy tutaj o liceum, mówimy tutaj o szkole, o kształtowaniu etosu demokratycznego od samego początku. Wiecie, jeżeli jesteście w stanie rodzeństwo, pyrtka 7 lat i pyrtka 4 lata nauczyć, że mają się dzielić, nie wiem, słodyczami, które otrzymują, albo czasem na zabawę, cokolwiek, albo opiekować się sobą nawzajem, to wiecie, da się także tych 7-latków, 8-latków, 9-latków nauczyć wartości, które są bardzo pokrewne. Współpracy, współodpowiedzialności, tego, że jeżeli coś zostanie zniszczone, to jest to własność nas wszystkich, prawda? A tymczasem szkoły modelu pruskiego usiłują sobie radzić z problemem dewastacji toalet, tym, że na przykład nie zamontują toalet, które są swoją drogą tanie i odporne na wandalizm, ponieważ nie wiem, widziałem takie w każdym praktycznie szalecie miejskim, w każdym pociągu i jakimś cudem nie są one zwandalizowane. Fascynuje mnie to dlaczego. Być może dlatego, że są odporne, na to nawet się nazywają wandaloodporne. No i w związku z powyższym oczywiście zamykamy toaletę, tak? Czyli zabronimy uczniom realizacji potrzeb fizjologicznych, ponieważ wprowadzamy zasadę odpowiedzialności zbiorowej za czyny paru osób, które nie zostały uświadomione nigdy co do tego, że niszczą własność wspólną. Nie zostały wyedukowane w tym zakresie i nigdy nie wiadomo, czy przez ten brak edukacji właśnie nie prokurujemy później zachowań, które będą miały charakter chuligański czy przestępczy. Szkoła demokratyczna podchodzi do tego zupełnie inaczej i podchodzi do tego realnie, bo takie placówki istnieją i funkcjonują. Sam osobiście miałem studentów po szkole demokratycznej, nawet ich pytałem, czy mieli olimpiadę, ponieważ dla mnie zawsze przejście przez olimpiadę było świadomym takim dowodem na to, że mam do czynienia ze studentem, który myśli poza pudełkiem i tak dalej. Tu się okazało, że po prostu byli to absolwenci szkół demokratycznych. Swoją drogą pozdro serdeczne dla ludzi z Artes Liberales, gdzie miałem zajęcia. W szkole demokratycznej wszyscy uczestnicy, uczniowie, pracownicy mają równe prawa i taki sam głos w ich stanowieniu. Prawa te stanowione są przez zgromadzenie szkolne. Bieżące decyzje dotyczące określonego zakresu spraw zwykle podejmowane są przez komitety powołane przez to zgromadzenie. W szkole demokratycznej każdy jest wolny. Nikt nie ma nad nikim władzy. Nie ma tu, moi drodzy, hierarchii. Wolność nie oznacza jednak przy tym wolność Tomku w swoim domku, tak? Tylko jest ograniczona tym, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. Jest ograniczona prawami szkoły, regulaminem, na który się wszyscy godzimy i co więcej, wszyscy go znamy, co ma podwójną zaletę, ponieważ znamy również swoje prawa i wiemy, że jak tworzymy samorząd, to my wybieramy uczniów do samorządu. Nie dlatego, że napisali esejik, nie dlatego, że zostali zarekomendowani przez wychowawcę, który powiedział: śliczny Piotruś, lubię Piotrusia, on będzie zaufanym mężem zaufania, a nie takim niezaufanym jak Agnieszka. O, Agnieszka, Agnieszka, dybie. Agnieszka dybie na dobre imię szkoły.
Chcę ją zreformować. Groźna Agnieszka, wybierz Piotrusia, pogrubię ci go. Pogrubię ci nazwisko, żebyś wiedział, na kogo głosować, ptysiu. Wtedy będzie ci łatwiej podjąć twoją suwerenną, demokratyczną decyzję. Naucz się tego. Dzięki temu nie będziesz kwestionować tego, co się będzie działo później w izbie niższej i wyższej parlamentu twojego kraju. I nie będziesz uważał, że trzeba iść na wybory, ponieważ i tak nic nie zmienisz. Aby pojąć istotę nauki takiej, należy zrozumieć, czytamy dalej w tym tekście, różnicę między procesem uczenia się w szkołach demokratycznych a nauczania. Nauczanie, które w ogóle jest zawarte w słowie nauczyciel, zakłada, że to jest bierna czynność, to znaczy ktoś was ma nauczyć czegoś. Błąd. To wy się macie sami tego nauczyć. I jest nieprawdą, że my się orientujemy nagle, o, w wieku 18 lat. Boże, ja całe życie robiłem źle, przecież ja teraz się zacznę uczyć. Wcześniej to byłem tylko nauczany do teścików i do egzaminków i do maturki. Teraz wszystko się zmieni. Nie, możemy to kształtować o wiele wcześniej. Nieważne, czy będziemy robić to, jak widać, w szkole w chmurze, w edukacji domowej, czy właśnie w szkole demokratycznej. Jak widać, to już jest trzeci typ szkół, czy trzeci typ nauczania, w którym możemy coś takiego napotkać. Odróżniam edukację domową od szkoły w chmurze, dlatego że szkoła w chmurze jest jednak jakąś instytucją, która zapewnia oprócz edukacji domowej, która może być realizowana bez żadnego wsparcia, także wsparcie tutorskie. Więc są różne sposoby, jak widzicie, na dochodzenie do bardzo tego samego konkretnego wniosku, ale najprościej demonizować to, na przykład pokazując, że o, proszę bardzo, to jakieś nieprawidłowości w jednej instytucji, która prowadzi edukację domową. Czyste ręce, Poncjusz Piłat zadowolony, możemy umyć rączki. Super, nie trzeba się reformować, proszę bardzo, skompromitować. Co tam, co z tego, że dziennie setki szkół się kompromitują, co śledzą później organizacje trzeciego sektora i nikt jakoś nie pomyślał, że system pruski być może nie jest dobry z tego względu, że właśnie setki szkół się kompromitują dziennie i wprowadzają różnego rodzaju obostrzenia, które absolutnie nic nie zmieniają. Na czym polega właśnie ta nauka, która jest w szkole uczeniem się, a nie nauczaniem biernym? Jest realizowana przez ucznia, w przeciwieństwie do nauczania, które jest masowym wtłaczaniem wiedzy. Oprócz zajęć klasycznych przedmiotów, uczniowie mogą sobie je rozszerzać jak chcą, mogą inicjować zajęcia z tematów, które ich na bieżąco interesują. Ograniczeniem są tylko możliwości finansowe danej szkoły i niestety dlatego często szkoły demokratyczne są prywatne. Jednym, to akurat możemy zmienić jednym edyktem, mianowicie zachęcić samorządy do powoływania szkół demokratycznych, na przykład przez to, że będziemy tam oferować większe finansowanie. Zawsze jeżeli się pokaże nauczycielom tłustą marchewkę, to oni za nią pójdą. Dobrze o tym wiecie i nie wiem, dlaczego nikt tego nie jest w stanie wykorzystać. Wiek nie ma tutaj też znaczenia, to jest ciekawe. Hierarchia, która jest budowana w szkołach, budowana jest także tym, że macie grupy złożone z tych samych ludzi wiekowo, w związku z powyższym wzmacniacie w ten sposób urawniłowkę. Są wszyscy uczniowie czy studenci w danej grupie jednego wieku i jest starsza od nich osoba. W związku z powyższym ta starsza osoba zawsze będzie wyższa w hierarchii, zawsze będzie tam bardzo duża przepaść. Natomiast jeżeli macie zróżnicowaną grupę wiekową, to ta przepaść siłą rzeczy się troszeczkę zmniejsza. Zaczynamy mieć w większym stopniu do czynienia z przekrojem społecznym. W społeczeństwie nie funkcjonujecie tak, że idziecie do pracy i będziecie z samymi 32-latkami na przykład. No nie, nie na tym to polega. W mieście też nie poruszacie się wyłącznie w miejscach, które są ludzie tego samego wieku. To tylko szkoła cementuje takie przeświadczenie, że powinniśmy mieć nauczanie dla osób w tym samym wieku, ponieważ ktoś powiedział w jakichś badaniach, że 70% osób na takim etapie opanowuje to a to. Do dzisiaj pamiętam moją kłótnię z metodyczką, która mi udowadniała, że nie można notować w czwartej klasie. No, mój historyk mnie nauczył notować w czwartej klasie i co? I 30 innych osób też nauczył notować w czwartej klasie i co? No, nie dało się, dało się. Ewidentnie to jest indywidualne i zależy od mnóstwa czynników, od grupy, od nauczyciela, od indywidualnego podejścia. No i cóż dziwnego w tym, że następnie ludzie opanowują materiał, czyli to, co jest podobno najistotniejsze, zamiast w 6-8 lat w 2-3, ponieważ są zmotywowani, pracują samodzielnie w małej kilkuosobowej grupie, oczywiście, że tam są małe grupy, nauczyciel 100% czasu poświęca na interakcję z uczniami, ale jako przewodnik i mentor i nie odpytuje, nie robi klasówek, nie robi teścików, więc wiecie, nagle zyskuje ten czas, którego nauczyciele podobno nie mają. A uczniowie nawzajem pomagają sobie w objaśnianiu zagadnień. Swoją drogą, jak jesteście zainteresowani tym, jak można w demokratyczny sposób uczyć w szkole, która jest publiczna, polecam, podlinkuję wam ją tutaj, rozmowę z Anną Schulz, matematyczką ze Zduńskiej Woli, która robi to w publicznym liceum z klasą prawie 40-osobową. Więc wiecie, da się, na wypadek, gdyby nauczyciele mówili, że tak, no oczywiście w szkołach prywatnych, demokratycznych, to tak można, ale my mamy związane ręce i nie pozwalają nam protokoły, i nie pozwala nam oczywiście
Podstawa programowa, którą musimy realizować wbrew naszej woli. A która też jest, nawiasem mówiąc, w szkołach demokratycznych i jakoś da się to robić bez zasłaniania się tego rodzaju parawanami. Rolą nauczyciela jest inspiracja i wsparcie dla młodzieży. Kluczowe znaczenie ma oczywiście tutaj podejście. Nauczyciel musi pracować z dziećmi, lubić to, traktować je z szacunkiem jak pełnoprawnych ludzi. Akurat wyrosłem w domu, w którym zawsze mnie szanowano i nigdy nie zdarzyło się bodaj, żeby ktoś mi powiedział, że nie wolno mi czegoś zrobić. Zawsze dostawałem wyjaśnienie. No i niespodzianka. Racjonalnie do tego podchodziłem, uczyłem się też tego, że jest zawsze wyjaśnienie jakiejś złej rzeczy, czego nie mogę zrobić, przez to później tego nie robiłem i ludzie zawsze myśleli, że o, Krzysztof taki ścichapęk, nigdy, a kiedyś taką miałem opinię, grzeczny, nikomu nie wadzi, a tymczasem sprawa była bardzo prosta, to znaczy wytłumaczono mi racjonalnie, żeby pewnych rzeczy nie robić, więc nawet nie zastanawiałem się, że można je robić, bo to było bez sensu i ludzie się pakowali w kłopoty, podczas gdy ja się nie pakowałem, czyli profit dla mnie. Logiczne, racjonalne i rzeczowe, a trzeba tak niewiele, potraktować młodego człowieka jak człowieka właśnie, nie jak ucznia, albo nie jak gówniarza, albo nie jak dzieci i ryby głosu nie mają, tylko potraktować rzeczowo i po partnersku. W szkole demokratycznej wreszcie nie ma ocen. Bez zgody oczywiście, a jeżeli jest ocena, to ocena jest w formie feedbacku. Nie występuje przymus oceniania aktywności, rezultatów działań. Dzieci przejawiają szerokie zainteresowanie, podejmują różnorodne aktywności, nie kwestionują myślenia poza pudełkiem, szukają własnych rozwiązań, budzi się w ten sposób kreatywność. No i w ten sposób absolwenci, jak podsumowujemy, mogą i uznają własne prawa przede wszystkim i mogą z nich korzystać, są bardziej wewnątrz sterowni, samodzielni, mają kompetencje samoorganizacyjne, umieją się sami uczyć, organizować sobie samodzielnie naukę, mają lepsze umiejętności społeczne, otwarcie na innych, empatia, przede wszystkim także świadomość tego etosu demokratycznego, są bardziej kreatywni, a przypominam, że nawet święty ranking PISA mówi o tym, że od 2025 roku będzie badana kreatywność. Co myślę o rankingu PISA, to też wam tutaj podlinkuję, ponieważ jest on robiony z urąganiem wszelkim standardom metodologicznym, przynajmniej w obszarze mojej dziedziny, a tak się składa, że moja dziedzina to jest m.in. analiza i rozumienie narracji, czyli tekstu. W związku z powyższym mogłem z daleko idącym profesjonalizmem wypowiedzieć się na temat tego, jak bardzo ten test kierowany do 80 krajów swoją drogą jest przygotowany beznadziejnie i z urąganiem wszelkiej wiedzy współczesnej, ale co tam, przecież po co to sprawdzić? Zróbmy dokładnie tak samo jak ten rektor na Senacie Uniwersyteckim, to znaczy, no nie ufacie mi? No zaufaj, no przecież nie będziecie sprawdzać źródeł. Trzeba zaufać zaufanemu mężowi zaufania, a nie sprawdzać źródła. Wreszcie, może najistotniejsza rzecz, ludzie się rzadziej poddają w przypadku niepowodzeń. Jeśli czegoś bardzo pragną, a nie udaje się im to za pierwszym razem, to próbują ponownie. Porażka ich nie zniechęca, nie jest dla nich klęską, ponieważ w szkole za porażki, niepoprawnie rozwiązane zadanie, wulgo, nikt ich nie karał złą oceną, wręcz przeciwnie, dostawali zachętę do ponownej próby dla osiągnięcia wymarzonego celu, dokładnie tak samo jak w grach wideo. Ludzie bardzo często nie rozumieją, jak można grać na przykład w Souls-like, czyli bardzo trudne gry typu Dark Souls, Bloodborne i tak dalej, w których no, jest wyzwanie za wyzwaniem, nie ma możliwości zapisu i człowiek jest karany za każdą pomyłkę swoją albo gry tak swoją drogą. I budzi to frustrację, zdenerwowanie. I ludzie mówią, ale po co? Przecież gra ma służyć przyjemności. Nie! Gra ma służyć wyzwalaniu emocji, ma być doświadczeniem, ma być katarzis, oczyszczeniem greckim, tak? Ma służyć, owszem, ucieczce do innego świata, ale to nie ma być wyłącznie przyjemność. Porażka może być przyjemna i o tym jest cała książka Jespera Jula, nie tego duńskiego teoretyka pedagogiki, tylko groznawcy. Retoryka porażki, podlinkuję wam ją w opisie jak wszystkie inne źródła, a będzie dzisiaj ich sporo. Retoryka porażki to jest właśnie taka narracja, którą tworzycie sami dla siebie, że porażka nie jest niczym złym. To jest kolejny krok na osiągnięciu celu, do osiągnięcia celu. Czasem jest tak, że wasz cel będzie się składał z 9 porażek i jednego sukcesu. Czasem jest tak, że będzie się składał z 10 sukcesów. Będzie, jak mawiamy, pasmem sukcesów. A czasem jest tak, że będzie 50-50. A my tymczasem w tym momencie mierzymy się z sytuacją, w której człowiek ma jedną porażkę i się poddaje. Ponieważ w którymś momencie nasza odporność, zwłaszcza w czasach cyfrowych, kiedy jesteśmy wystawieni na ciągłą ocenę ze wszystkich stron,
jest bardzo niska, więc pruski system, który jest cały czas nastawiony na to, żeby ładować w nas, jeżeli zrobimy coś źle, jest nieodpowiedni do współczesnych czasów. Nie jesteśmy w stanie usunąć technologii. Nawet jeżeli ją zbanujemy ze szkół, nie usuniemy technologii, nie usuniemy mechanizmów oceniania, które są w sieci, nie usuniemy ekspozycji permanentnej na ocenianie ze strony innych, nie usuniemy terroru perfekcyjności i idealności. W tych czasach w szczególności potrzebujemy szkolnictwa, które będzie uczulało właśnie na tę retorykę porażki, że to, co jest złe, niedoskonałe, może właśnie wieść ku czemuś dobremu. I szlak mnie jasny trafia, bo przecież na tym polega idea demokratycznego społeczeństwa, że są ludzie źli, są ludzie dobrzy, ale możemy wszyscy ze sobą jakoś współpracować. Nie będziemy jednak współpracować wtedy, tylko kiedy sobie będziemy mówili, że żyjemy w uśmiechniętej Polsce i wszyscy są szczęśliwi, tylko musimy zdać sobie sprawę z tego, jaka jest hierarchia wartości. Co jest najważniejszym problemem współczesnej edukacji? To, że mamy bezprecedensowo wysoki wskaźnik samobójstw młodych osób, wobec czego nikt nie polemizuje w żaden sposób. To, że mamy bezprecedensowo wysoki wskaźnik przypadków najróżniejszych dolegliwości psychicznych, to, że mamy bezprecedensowo wysoki, o czym ja mogę wam już osobiście zaświadczyć, wskaźnik ludzi, którzy oceniają się poniżej swoich możliwości, nigdy się nie przeceniają, ale zawsze zaniżają swoje umiejętności, zaniżają swoją samoocenę, co jest plagą na uniwersytetach, bo się bardzo ciężko wydobyć z takiego marazmu, niezależnie od tego, czy jesteście studentem, czy jesteście tutorem prowadzącym, który z takim studentem pracuje. To jest trudny proces, to jest proces terapeutyczny w zasadzie, który nie byłby potrzebny, gdybyśmy nie byli wcześniej uczulani na to, że to jest właśnie ta najważniejsza rzecz, którą się musimy zająć. Nie to, czy ludzie używają smartfonów, nie to, czy ludzie odrabiają, czy nie odrabiają zadań domowych, nie to, czy w szkole brakuje kredy, czy nie brakuje, tylko to, jak się czują ludzie sami ze sobą. I żebyśmy nie zmarnowali tego, że bezprecedensowo duża liczba osób poszła do głosowania w tym roku. Musimy demokratyzować na powrót uczelnie i szkoły. Uczelnie mają przed sobą najdłuższą drogę, ponieważ są skostniałymi feudalnymi strukturami, w których, jak widzicie, samorządność nie istnieje albo istnieje czysto fasadowo. I z samorządów wyłaniają się ludzie, którzy po prostu chcą władzy i się nią upajają w ten czy inny sposób. Nie wnikając absolutnie w intencje, w szczerość intencji, to może być podświadome. Ale no niestety, bardzo często samorządy studenckie bywają atraktorami dla osób, które po prostu chcą sobie coś załatwić. To jest charakterystyczne, że w języku polskim jest czasownik załatwić coś, natomiast ciężej jest znaleźć tego rodzaju odpowiedniki w innych krajach, bo my jesteśmy tą kulturą załatwiania sobie różnego rodzaju przysług. I temu sprzyjały te standardy niedemokratyczne. Więc chciałbym bardzo, żeby demokracja nie była wyłącznie na ustach osób, które bronią konstytucję lub okładają konstytucję po głowie tych, którzy śmią głosić inne poglądy, tylko była na ustach wszystkich, którzy zajmują się szkolnictwem od pierwszej klasy w górę. Zamiast tych wszystkich bzdur, które są kładzone ludziom do głowy, powinniśmy dbać o to, żeby wychowywać porządnych i przede wszystkim empatycznych obywateli, którzy będą w stanie świadomie głosować, będą świadomi swoich praw i będą interweniować wtedy, kiedy prawa innych są naruszane. Do następnego.